Nie, nie, to nie tak, to nie przedstawienie. Słuchajcie, teraz bez żartów. Pali się, musicie się ewakuować. Uwaga, ośrodek górski się pali, a mój spektakl w ruinie. Ośrodek górski stanął w płomieniach, a przedstawienie kapitana Steela w ruinie. No już, tylko spokojnie. Idziemy jak najdalej od ognia. Tutaj, Cridlington. Ale nie damy rady sięgnąć. Za krótki jest ten wąż. Jasne. No to nie mamy wyboru. Zrobimy to tak, jak za dawnych czasów. Niech każdy skoczy po wiadro. Musimy się ustawić aż do jeziora. Dobra, uwaga. Upewnijcie się, proszę, że nikogo tu już nie ma. Tak jest, robi się. Tom, mamy dość spory pożar w ośrodku górskim. Bierz Wallaby i leć. Jasne, zaraz jestem. Przecież to James. James? Norman! Już w porządku, spokojnie, chodźcie ze mną. Starajcie się tego nie wdychać. Dobra, postaramy się. Teren czysty, Sam. Teren czysty, Sam. Dobra, możesz zaczynać. Tak jest, przyjąłem. Wszyscy gotowi? Uwaga! Podajemy sobie wiadro tak samo jak w przedstawieniu. Daj, 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 podaj wiadro do kolegi. Daj, 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 w prawo podaj je. Tak, 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 pełne zimnej, świeżej wody. Trzymaj mocno, podaj dalej, pożar zgaśnie w mig. Ojczulek byłby ze mnie dumny. Załatwione. A, wiadro nie było złe, ale z góry poszło szybciej. Co? A dlaczego mi ta rzepa tańczy? Ta futrzasta bestia bezczelnie pogryzła moje cudeńko! Musimy powstrzymać Norrisa, bo jak wszystko zje, to jak my zrobimy ten konkurs? No nie, porwał mi najlepszą marchewę! Ojej! No, nieźle. Norris! Norris! Au! James siedzi na wózku z wielką dynią i pędzi bardzo szybko przez park. James siedzi na wózku z jakąś wielką dynią i pędzi prosto przez park. Koleżanko Phillips, możesz pojechać po sama do parku? Tak jest, kapitanie! Trzymaj, weź Norrisa i zanieś do remizy. A ja lecę ratować Jamesa. Dobrze, robi się. Eli! Gazu za dynią! Spokojnie jest.
jesteśmy. Zaraz będzie po wszystkim, słyszysz? Dobra, spróbuj się do mnie powoli przysunąć. Dasz radę? Nie mogę, wujku, bo ja mam szelki, które są przyczepione do dyni. Ponty Pandy zawsze wiatr roboczy. Słuchaj, musimy się pośpieszyć. Zaraz wjedziemy na klify. O nie, czy ja słyszałem klify? Hej, nie patrz tam, patrz na mnie! Sam, wiatr zatrzasnął drzwi, trzymajcie się! O, no dokąd? Już ty się nie bój, zaraz wróci. Ale wujku, my zaraz spadniemy! A właśnie, że nie spadniemy. Ktoś tu zamawiał podwózkę? A czemu ona jedzie do tyłu? Żeby wiatr nie zatrzasnął nam drzwi, trzymaj się mnie! Cali i zdrowi. Trzeba znaleźć Mandy. Lizzy, za mną. Bu! Bu! Zobacz, mamy ślady stóp i kopyt. Tu się coś wydarzyło. Wydaje mi się, że koń i Mandy musieli się mocno poślizgnąć. I kto wie, czy nie spadli? Czy nie spadli? O! Halo, Mandy? To ja? Dzwonię po strażaka sama. Mandy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie zaraz za krzyżówką. Mandy i koń zeszli ze szlaku i utknęli na skalnej półce w lesie za krzyżówką. Nie zakop się, jedziemy w teren, może być trochę grząsko. Mandy, coś ci się stało? Sam gotowy. Nosze też gotowe. No to jedziemy. O, jak tam koń? Na początku bardzo się bał, ale ja go głaskałam i mówiłam, że będzie dobrze. O, jaka mądra dziewczynka. Proszę, jaka spokojna bestia. Sprawdźmy, czy nic mu nie jest. No to uwaga. Tak na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa, położysz się na noszach, dobrze? Spróbuj się nie ruszać. Och, koń cały i zdrowy. Halo, Penny, spuszczaj uprząż. Hałas pewnie go wystraszył. Zaczekaj. No już, już. Słuchaj, ja będę uspokajać konia, a ty zapniesz mu tę uprząż. Ale proszę cię, powolutku. Ach, grzeczny konik. Nie ma się czego bać. Dobra, koń w powietrzu. Dzięki za pomoc. Już prawie powiedział! Dopóki kot nie wróci do klatki, nie będzie żadnego filmu. Rozumiemy się, czy nie? Dobra, idę po kota. Jak się nie dowiem, kto ukradł, to oszaleję. Ale ostrożnie, proszę cię! Zabierę ten swój paskudny ogon. Ej! Ten kot zaczyna mnie powoli drażnić. Żyjesz? Wszystko w porządku? Tak, dzięki. No i gdzie ten nieszczęsny kot? Nie, czekaj. Tylko go nie straż. Ej, bo ja go nie mogę złapać. Chyba mamy większy problem. Biegnę po tatę. Zamknięte! Pułapka! Hej! No już!
już, zróbcie coś! Dzwonię po strażaka Sama! Sam, bo ja wybrałem ci ten mundur, ale trochę mi chyba nie wyszło. Ale no patrz tylko, jak ładnie pachnie. Bardzo ci dziękuję, chyba niewiele. W domu Fladów wybuchł pożar. Mandy, Hanna i Norman nie mogą się wydostać. W domu Fladów pożar. Mandy, Hanna i Norman nie mogą się wydostać. Serio, dom mi się pali? Znowu? Strażak Sam, Fletch, Norman, Mandy, Hanna, bardzo was proszę, odsuńcie się od drzwi, dobrze? To co, możemy? Oczywiście. Uwaga, wchodzimy! Dajcie mi rękę! Zatykajcie usta i powoli. Dacie radę, zaprowadzę was do drzwi. Bardzo dobrze, teraz prościutko na dwór do Jupitera. Sam, bo tam jeszcze został ten kot. Dobra, dzięki, poszukam. Musimy wezwać strażaka Sama. Norman i Billy Price utknęli w samochodzie na czubku drzewa nad przepaścią w środku lasu. A niech to. No i jak tam kadeci, wszyscy gotowi? Kto się chce przelecieć helikopterem? Będzie super! Fantastycznie! Uwielbiam helikoptery! Norman i Willis Price utknęli w samochodzie na czubku drzewa nad przepaścią w środku lasu. Elvis, chodź tu! Tym razem będziesz mi potrzebny. Przykro mi. Wracamy do środka. Co? Ale czemu? Dlaczego? Oczywiście Norman Price musiał nam wszystko popsuć. Tom, jesteśmy gotowi. Daleko jeszcze? Odbiór. Kawałeczek, już ich widzę. Odbiór. Nie wiadomo, co z samochodem. Najpierw go zabezpieczę, a potem będziemy wyciągać Normana i Dillis. Sam, Elvis, opuszczam was, gotowi? Samochód bezpieczny, Norman, Dillis, już po was idziemy. Dobra, delikatnie otworzymy teraz drzwi. Spróbujcie się nie ruszać, dobrze? Zaczynamy. Jeden, dwa, trzy. A teraz zanurkujemy sobie do środka i ostrożnie wepniemy was w uprząż. Gotowi? Super! Wszystko gra! Tom, odbiór, możesz wciągać! Dobra, chodź na górę!
koniecznie. Co jest? Też jesteś Pądziak! Nie, nie jestem Pądziak, ale chyba trochę źle się czuję. Od tego właśnie się zaczyna. Ludzie, ratunku! O! Norman! Co ja mam robić? Co ja mam robić? Zadzwonię po strażaka sama. No nie. Gdzie oni mają telefon? O, chyba tam jest. No tam to w życiu nie wejdę. Muszę dać im jakiś znak. Jest flara. No pięknie. O, ludzie! No to był dopiero koszmar. Śniło mi się, że Norman Price puścił flarę prosto w kosz na brudy i podpalił mi dom. Czyli to nie był sen. Norman Price wystrzelił flarę. Dom Fladów znowu się pali. Norman Price wystrzelił flarę. Uwaga, u Fladów znowu pożar. Elvis, Eli, gasicie ogień od zewnątrz. Penny i ja wyciągniemy wszystkich ze środka. Tak jest. Nie mogę otworzyć. Cofnąć się! Pądziak! Uspokój się, Norman, to tylko ja. Ratunku! Słyszałaś? To chyba Mandy. Dobra, zabierz Mike'a i Normana na dwór. Idę pomału. Połóż się na podłodze i nie zbliżaj się do drzwi, dobrze? Zaraz cię wyciągnę. I już po strachu. Słuchaj, nie ma co, wzywam strażaka sama. Norman, Mandy, James i Sara pędzą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali. Norman, Mandy, James i Sara pędzą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali. Gdzie te czasy, kiedy strażacy zdejmowali te słodkie kotki z drzew? Oczywiście nie mam zasięgu. I pokonaliśmy Czarniego i Majka. To co? Wracamy na ląd? Ja nie bardzo wiem, gdzie ten ląd. Słuchaj, nie rozumiem tego programu do nawigacji. No to tam płyniemy, bo tam powinien być ląd chyba. Ty tu dowodzisz. Ale to nie jest nabrzeże, to latarnia morska. I płyniemy prosto na skały. Skały! Skręcaj! Nie panuje nad tym, straszliwie się fale. O nie! James za burtą, słuchajcie, James jest zła! Gdzie ich nie widzę? Czekaj! Akcja poszukiwawcza, pierwsza zasada. Im wyżej się znajdziesz, tym więcej zobaczysz. Tom, dawaj wyżej! Szumowi koło latarni morskiej! James wpadł do wody. Musimy się pośpieszyć! Trzymaj!
się złapać! Ała, nie dam rady! Patrzcie, Wulabi dwa! No co ty, a uprząż? Nie ma czasu. Moje psa! Spokojnie, już po wszystkim! Pozwól, że ja poprowadzę, a wy trzymać się z tyłu. Dobra, to obciągaj nas! Penny, wszystko gra u ciebie? Pewnie, wszyscy cali. Zabiorę ich z powrotem do miasta. Będziemy na miejscu, to nie rzucaj się zaraz na tę swoją packę i nie pchaj się przed kamerę, dobra? Nie wiem, co jest. Coś nie idzie. Ale musimy go wyciągnąć. On tam ma pełno wody. To może Feniks? Feniks na pewno by dał radę, ale nie zdąży tak szybko dojechać. Ale jest coś, co może i byłoby w stanie wyciągnąć spod wody taką łódź. Zostańcie tutaj! Zachowujemy bezpieczną odległość od wody, jasne? No ale gdzie mój rekin 2000? Podejrzewam, że odpoczywa sobie właśnie na dnie jeziora. A niech to, a niech to, a niech to! Szykuj się, opuszczam! Powoli do góry! I już po strachu. Jesteś bezpieczny. Hej, dzieciaki! To co? Machamy bioderkami? W żadnym wypadku! Przykro mi, nie mam pojęcia, jak to wyłączyć. A to ma wcięło. Liczyłem, że jak się zorientuje, to wróci. Posłuchaj, ty niewydarzone elektroniczne pudło. Masz się wyłączyć. Rozkaz kapitana. Przykro mi, Norisku, nie dzisiaj. Dziś nie da rady. Ja ci zaraz pokażę. Nie, kapitanie, to nie jest chyba dobry... Imprezka na basenie? Nie ma sprawy. A niech mnie splątane węże. Ale tropiki. Ej, czarodzieje tak się pobili, że rozmiecili w górach ogień. Szybko się rozprzestrzenia. Czyli zapowiada się interesujący dzień. I już, po strachu. Zimne ognie plus sucha trawa? Raczej kiepski pomysł, prawda? Naprawdę nie chciałem. Przepraszam, liczyłem, że wyczaruję trochę magii. No i wiesz... Ty wiesz, co by było na serio magiczne, gdybyś aż do wieczora nie wpakował się w żadne kłopoty? W finałowej scenie nikomu nic się nie stanie, obiecuję. Aha, chciałbym ci wierzyć. I w końcu wielka scena latania na miotłach. Ujęcie pierwsze... Czekaj, ta
ta tyrolka jest strasznie wysoko. Efekty specjalne to podstawa. Bez efektów nie ma filmu. A chcemy tu stworzyć super viral, no tak czy nie? Ma mieć tyle miliardów odsłon, że cały internet oszaleje. Internet oszaleje, jak złamiesz nogę. Oj, tam zaraz złamię. Przypominam, jestem świetnym reżyserem. Nie, nie chcę na to patrzeć. O! Ja latam! Zawisłem! Dzwońcie po strażaka sama! Błagam, uciszcie to! Czarodziej Łogi, mistrz magicznych sztuk, zjeżdżał na tyrolce, ale zawisł nad wodospadem. Do góry nogami, stopą się zaplątała. Nie, żebym się nie spodziewał, ci powiem. Idzie. Pośpiesz się, błagam! Dostałem ten szalik od ciotki Fili, tani był! Zaraz pęknie! O, ale napięcie, ale kulminacja! Nie mogę na to patrzeć! No, ale powiedzcie, że wujek zdąży! No musi, bo zaraz mi się tu skończy pamięć! Mam cię! To co robimy? Pierzemy ten czerwony dywan? Nie ma mowy. Lata świetności to on już ma chyba za sobą. No chodź, nie bój się! Pośpiesz się, książę czeka! Tylko nie patrz w dół! O nie, nie znoszę... Tak, tak, to już wiemy. Nie znosisz przechodzić po linie nad przepaścią, ale patrz, dałeś radę i mam cię. No dobra, to teraz ja! Patrzcie, młodzieży, jak to się robi! Pokaż im, przyjacielu! A co robi ta owca? Co? Owca? Ja nie wiem, ale chyba wcina linę. Nie, 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 nie! Idź sobie, paskudo! Nikt cię tu nie zapraszał! Nie możesz sobie rzuć gdzieś indziej! Dawaj, Tom, pamiętaj! Jesteś dzikusem! Sobie uszkodziłem! Nie dam rady się wspiąć! No to chyba dzwonimy po strażaka sama, co? Nie no, stąd to ja nic nie widzę. Ja niestety też nie. A ja owszem, bo mam Lunetixa 2000. I co oni tam robią? Z tego co widzę, nadal szukają zabawki dla małego księcia. Ooo! Natomiast nasza sprytna Dilis ewidentnie wcisnęła im swoje ogórki z przeceny. O, to jej się udało. Każdemu ostatnio wciskała, bo kończy się data ważności. Słuchajcie, wychodzą. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uszkodzony bark nie może się ruszyć. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uwaga, ma uszkodzony bark. Tak jest, przyjąłem. Kapitanie, skoro Tom nie może się ruszyć, to kto po niego poleci helikopterem? Słuchajcie, może ja się przydam. O! Podrzucę cię najbliżej, jak się da! Dobra, prawie! Thank you.
strasznie silny ten wiatr dzisiaj. Boję się, że mogło ich nieźle wywiać. Popłyniemy na północ. Sam powinien gdzieś tam być. Dobra, kierunek północ. Pomoc! Pomoc! Pomocy! Trzymajcie się, już do was płynę! Patrz, sam puścił flarę. Płyniemy! Strażak sam! Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. Jak tam wszyscy cali? Pewnie, że cali. Trochę nam tylko mokro. Dobra, już płynie pomoc. Trzeba was jak najszybciej wyciągnąć. Nawet dziecko wie, że nie wypływa się łodzią w środku nocy, nie mówiąc nikomu ani słowa. I nie wzięliście żadnych kamizelek ratunkowych, jak tak można. Po prostu nie pomyśleliśmy. Mieliście szczęście, że Hanna i Norman was wytropili. Gdyby nie oni, siedzielibyście tam do rana. Przykro mi bardzo, że nasze małe stowarzyszenie przysporzyło takich kłopotów. Ty to słyszałaś? Właśnie się przyznali. Wiedziałem, że mają tajne stowarzyszenie. Chcieli sprowadzić księżycowe ludy do Ponty Pandy, ale my, czyli Archiwum Z, pokrzyżowaliśmy im plany. O nie, w żadnym razie. Jakie znowu księżycowe ludy? Oni po prostu obserwują gwiazdy. Aha, gwiazdy. A ty co? Skąd to nagle wiesz? Skąd wiesz, agentko Sparks? W końcu pracuję w Archiwum Z, agencie Price. A tak serio, to pogrzebałam im w komputerze. No dobrze, ale po co te tajemnice? Bo odkryliśmy nową gwiazdę i pierwsi chcielibyśmy nadać jej jakieś imię. Tak też podejrzewałam. No ale niestety na stronie obserwatorów gwiazd napisali, że tę waszą gwiazdę odkryli już miesiąc temu. Niemożliwe. Aha, Archiwum Z rozwiązało kolejną zagadkę. No właśnie, Sam, a może ty chciałbyś się do nas przyłączyć, co? Nie, dziękuję ślicznie, kwestie zagadki.